Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. A dzisiaj mamy 23 lipiec 2018 roku. Mamy godzinę 5:29 i jesteśmy w West Virginia i przyjechaliśmy tutaj do zachodniej Virginii i jesteśmy w górach Apalachów. Jedziemy wzdłuż pasma górskiego Apalachy. Mamy po prawej, po lewej stronie Apalachy. I co ciekawe, że 3 minuty temu jechaliśmy przez 5 minut w tak ogromnej ulewie, że nie było widać nawet na 5 metrów samochodu przed nami. Nawet zastanawialiśmy się, czy nie stanąć, czy nie zjechać na bok. A tutaj po 3 minutach sucha, zupełnie sucha powierzchnia. Ale te góry są zaskakujące. Tak. Czyli tu mamy, a tu cmentarz dla piesków z kwiatkami. Jakie piękne. Czy dla kotków to było? I teraz mamy takie miejscowości Charleston, ale to nie jest Charleston w Karolinie Południowej, tylko to jest Charleston w zachodniej Virginii. I zobaczcie, tu nie są wysokie góry, chyba najwyższy szczyt tutaj na tym terenie Apalachy ma, tak jak nasza Śnieżka, 1200 metrów chyba nad poziom morza, one nie są wyższe. Wyjedziemy wzdłuż taką doliną. To nie jest autostrada, to jest Interstate 64, droga szybkiego ruchu, ale nie autostrada. I tu jedziemy, o piękna rzeka, tak, w Szklarskiej Porębie Kamienna, czy w Piechowicach, albo w Colorado, też taka rzeka była w Colorado, wzdłuż to są rzeki górskie. O, faktycznie bardzo ładnie. I tutaj są bardzo piękne, wysokie góry. Chociaż nie jest tak górzysto, prawda? Nie jest tak górzysto, ale są wysokie góry, oczywiście lasy, położone lasy i o, bardzo ładnie. Mamy zakręty takie, pisze 60 mil na godzinę, że mamy nie szybciej jechać. Tak? 60 mph? Tak. Aha, czyli nie szybciej. Tu pisze bridge, ale to w przypadku zimy, że może być ślisko, bo jest jakiś most, który może być oblodzony. Teraz pokazuję chyba na rzece ten most, nie wiem jaka rzeka. Pisze rzeka. River. Jackson River, czyli tą rzekę, którą mamy tu wzdłuż, to jest Jackson River. Tu są West Rock, Covington, Hot Springs. A, tu są te gorące źródła mineralne. Bardzo ładna droga. Lake, a jeszcze mamy jakieś jezioro tutaj. Lake Moff. No i tam też jeszcze do góry są jakieś górki. Tu mamy bardzo ładną drogę betonową. To nie jest duży stan, to jest malutki stan. Kiedyś była jedna Virginia, a teraz tam po tej wojnie secesyjnej one się rozdzieliły i zrobiła się West Virginia i zachodnia. Praktycznie to tylko tu były minerały, kopalnie węgla kamiennego, ale chyba one się skończyły i ten stan tylko jest jako park narodowy. On nie ma za dużo